W marcu sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła aż o 9%. Czy pogrążamy się w recesji? O tym będę rozmawiał z panem doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Przemku, jak oceniasz sytuację? Witaj Zbyszku, witam Państwa. Faktycznie te dane marcowe już okazały się bardzo słabe, no i z pewnością dane za kwiecień będą w tej kategorii jeszcze gorsze, bo no, kwiecień nie obejmuje już okresu, kiedy robiliśmy jeszcze zapasy przed spodziewanymi ograniczeniami, no, obejmuje cały miesiąc istotnych restrykcji dla handlu, więc wiadomo, że ten kwiecień będzie miesiącem najgorszym. Od maja te restrykcje są znoszone w dużym stopniu i tutaj tak naprawdę ważniejsze będzie to, czy ten handel wróci do poziomów sprzed restrykcji i kiedy wróci, bo to, że w okresie restrykcji no, aktywność gospodarcza bardzo mocno spadła, no, to jest oczywiste, są to duże straty, ale no, z tym jakby wszyscy trochę się już oswoiliśmy. Natomiast ogromną niewiadomą jest to, że w jaki sposób ta aktywność gospodarcza może wracać, a to tak naprawdę oceni, jakie będą perspektywy przed biznesem. To samo pytanie zadają sobie ekonomiści w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, bo to otwarcie gospodarek następuje nawet nieco szybciej niż jeszcze mówiło się 2-3 tygodnie temu, więc no, są z tym związane pewne nadzieje. Natomiast pytanie tak naprawdę, jak będą zachowywać się konsumenci. Czyli miesiąc kwiecień może nawet przynieść Twoim zdaniem dwucyfrowe spadki, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną i dopiero od maja będzie się poprawiać sytuacja? Pamiętajmy, że mówimy tutaj o zmianach w relacji do miesiąca roku poprzedniego, więc tak jak najbardziej w kwietniu ten spadek będzie największy. W kolejnych miesiącach też będziemy widzieć prawdopodobnie spadki w relacji rok do roku, bo tak jak powiedziałem, nawet jeśli klienci wrócą częściowo do sklepów, no bo na pewno tak będzie, tak? W momencie, kiedy te galerie zostaną otwarte, no częściowo klienci muszą przecież dokonywać zakupów. Część handlu oczywiście przeniosła się do internetu, ale jednak no to nie jest to samo. No to pewnie ten popyt nie będzie na tyle mocny. Część ludzi straciła źródło dochodów lub to źródło no trochę przyschło, ale moim zdaniem o skali wychodzenia z tego kryzysu gospodarczego bardziej przesądzą ci konsumenci, których sytuacja dochodowa nie pogorszyła się istotnie. I oni będą decydować o tym, czy te pieniądze, które na bieżąco uzyskują, wydawać, tak jak kiedyś, a może właśnie nie, bo po pierwsze mogą uznać, że lepiej zbudować sobie większą poduszkę finansową, bo jak widać różne sytuacje się zdarzają, a po drugie, no część osób z względów takich, powiedziałbym, ostrożnościowych może nie chcieć konsumować w szerokim znaczeniu tak jak wcześniej, tak? Po prostu się nie zarazić, no bo wiadomo, restrykcje zostaną zniesione, ale no restrykcjami nie znosi się pandemii, więc widzimy po statystykach, że no, o ile to największa dynamika zachorowań jest za nami w większości europejskich krajów, no to jest ciągnie się taki długi ogon tych zachorowań i jakby pewnie tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Wskaźnik nastrojów konsumenckich jest na najniższym poziomie, odkąd taki wskaźnik jest w Polsce badany, więc jakoś ja nie widzę powodów do optymizmu, chyba że to tąpnięcie jest takie przejściowe, że nastroje konsumenckie z jakichś powodów mogą się poprawić. No, no właśnie, tylko szukam tak podczas naszej rozmowy tych powodów i nie bardzo je znajduję. No tak, jakby tutaj można się pocieszać tym, że w momencie, kiedy od ponad miesiąca w mediach tematem numer jeden jest pandemia, ograniczenia, mówi się o recesji, no to wiadomo, że nastroje konsumenckie również z tego powodu osłabiły się. Jakby nie tylko z tego, że ludzie widzą, że ich sytuacja już jest gorsza, tak? Jakby w wielu przypadkach to może być właśnie taka obawa co do tego, że ta sytuacja może się dopiero pogorszyć. I no i tak jak wspomniałem wcześniej, ważne będzie to, jak ludzie zareagują
najbliższych miesiącach. No bo jakby to jest suma drobnych decyzji. To są na przykład decyzje typu, czy kupić nowy samochód, czy poczekać rok czasu, czy wymienić meble, czy może też się wstrzymać, czy pojechać na wakacje, czy może, nie wiem, spędzić je na działce w cudzysłowie, tak? Więc jakby to są takie drobne rzeczy, ale one sumarycznie składają się na ogromny sektor przede wszystkim usług w gospodarce i no i jakby jeśli ten popyt będzie mniejszy, nawet jeśli on nie będzie drastycznie mniejszy, bo jakaś normalność względna wróci, no to mimo wszystko będzie to oznaczało spadek w relacji do poprzednich lat, kiedy ten popyt dynamicznie w polskiej gospodarce się zwiększał. Spadek konsumpcji o aż o 20% w drugim kwartale rok do roku, to jest realna czy pesymistyczna prognoza? Jest to prognoza realna. Ja oczekuję, że ten spadek będzie trochę mniejszy, no bo jednak konsumpcja obejmuje też takie produkty pierwszej potrzeby, produkty żywnościowe. No na pewno spadnie konsumpcja takich właśnie dóbr trwałego użytku. Mniej też wydajemy na paliwa, no bo tego ruchu jest mniej, więc będzie dość duży spadek. Jak dla mnie i chyba większość ekonomistów tak na to patrzy, sama głębokość spadku to jest jedno, oczywiście to jest ważne, bo to jakby implikuje nam straty, które są ponoszone, ale też bardzo ważne jest właśnie to, ile z tych niekorzystnych zmian się utrwali różnymi sposobami, między innymi właśnie poprzez zmiany zachowań konsumentów. O tym, w jakim tempie pogrążamy się w recesji, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Przemku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.